samorządowy Jarocin. Audycja finansowana przez Urząd Miasta w Jarocinie. Audycja jest nadawana w każdy czwartek o 11:30 na antenie Radia LK Jarocin 101,8 FM. Minęła 11:30, Kamil Bachosz, witam i zapraszam na kolejny program samorządowy Jarocin. Dzisiaj moimi i Państwa gośćmi są pan Witosław Gibasiewicz, zastępca burmistrza Jarocina i pan Michał Manowski, członek zarządu Zakładu Gospodarki Odpadami w Jarocinie. Zacznijmy może od pana Michała Manowskiego. Panie Michale, byliście w poniedziałek w Poznaniu, gdzie około 50 pracowników Zakładu Gospodarki Odpadami pojechało, żeby protestować przed Urzędem Marszałkowskim w sprawie utworzenia regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Puławcach. Jakie efekty są tego spotkania? Co tam się wydarzyło? Byliśmy tam w sile, tak można powiedzieć, około 50 pracowników naszego ZGO. Akcja trwała gdzieś od godziny 11 do 13 się zakończyła. Oczywiście w trakcie mieliśmy i program wizualny, gdzie mieliśmy wiele transparentów z odpowiednimi hasłami. Znosiliśmy okrzyki, zachowywaliśmy się dosyć głośno, ale kulturalnie, należy powiedzieć. Nie przeszkadzaliśmy toczeniu. Głównie akcja miała na celu to, żeby zainteresować szersze spektrum pracowników urzędu i społeczności. Dlaczego mamy problem? Rozdaliśmy tam szereg ulotek. Akcja spowodowała jednak nagłośnienie, bo widzimy to w tej chwili w mediach różnego rodzaju, które tam również się zgromadziły i były na miejscu. Oraz gdzieś po około półtorej godzinie zostaliśmy zaproszeni przez specjalną delegację pani marszałek na spotkanie. W ścisłym gronie uczestniczyła w nim pani marszałek sejmiku oraz pani dyrektor spraw ochrony środowiska. Ta dyskusja odbyła się w obecności mediów. Jakie są efekty tej dyskusji? Dyskusja spowodowała i głównym jakby takim jej uwieńczeniem było to, że pani marszałek stwierdziła i powiedziała, że procedowanie zapisów nowego tego wojewódzkiego planu gospodarki odpadami na lata 2016-2022 się jeszcze nie zakończyły. Nie zna jeszcze daty, kiedy się zakończy to procedowanie i że nic nie zostało przesądzone. Te słowa, nic nie zostało przesądzone, to o to walczyliśmy. Dlaczego jesteśmy w tej chwili największą, jedyną regionalną instalacją zagospodarowania odpadów w regionie szóstym? Pod koniec roku 2016 w tym projekcie nowego planu nagle pojawiła się nowa instalacja, może nie tyle nowa, co próba, żeby zrobić z niej nową instalację, drugą taką regionalną. To jest, mówię tutaj o małym zakładzie w Puławcach, jest to rzecz nieporównywalna, gdyby popatrzeć na nasz zakład, a tamten. Nasz dotowany z Unii Europejskiej i tak dalej, za 150 prawie milionów wybudowany, tamten zakładzik jest całkowicie inny. To było naszą solą i to było to, na co chcieliśmy zwrócić uwagę. Dlaczego się to znalazło? Kto się o to starał? I co będzie dalej z tymi zapisami? No i tutaj właśnie to stwierdzenie, że nic nie jest przesądzone i należy nad tym pracować, plus pani marszałek jeszcze czekała na kolejną opinię z Ministerstwa Środowiska, z którym również mamy kontakt i mieliśmy kontakt. I to może spowodować, że rozwiązanie, którego byśmy oczekiwali, osiągniemy, aczkolwiek nie należy tego uprzedzać. Jest pan zadowolony z tej wizyty w Poznaniu? Jestem zadowolony, bo tak, akcja przebiegła bardzo zdyscyplinowanie, z entuzjazmem. Byłem zaskoczony nawet po części. Załoga bardzo, bardzo to przyjęła do serca. Widać było, że bronili swoich miejsc pracy, bo takie były głównie hasła. Bronili tego wszystkiego, co w tej chwili mają, co im dają po prostu, powiedzmy sobie, strumień odpadów, śmieci, z których żyją, które przerabiamy, gdzie świadczymy usługi dla całego społeczeństwa. No właśnie, broniliście miejsc pracy. Te miejsca pracy tutaj są zagrożone, jeśli ten zakład powstanie? Te miejsca pracy są zagrożone, dlatego że jeśli zakład był tak zaprojektowany i tak zbudowany dokładnie na region szósty, jeśli by nam cokolwiek ubyło lub ktoś zabrał część tego, czym gospodarujemy, no to teraz pracując na dwie zmiany, no prosty wniosek, musielibyśmy zmiany ograniczyć, co najmniej o jedną. Przejdźmy teraz do pana wiceburmistrza Witosława Gibasiewicza. To nie były jedyne rozmowy w Poznaniu. Co się później działo? Tak, no cieszymy się, że rzeczywiście działania coraz zataczają szerszy krąg. Wiele podejmowanych inicjatyw przez spółkę ZGO, przez gminę, inne gminy tworzące porozumienie odpadowe, no, zaczyna jakby powiedzieć docierać do coraz większej grona osób, radnych, osób zainteresowanych całą sprawą, które będą też rozstrzygać w najbliższym czasie kwestie wojewódzkiego planu. Cieszy nas to stanowisko, że ze strony sejmiku wojewódzkiego nic nie jest przesądzone jeszcze, bo dotychczasowy sposób konsultacji
zmiany planu raczej nie napawał nas optymizmem. Znaczy nie wsłuchiwano się w głosy mieszkańców, samorządów regionu szóstego. To powodowało, że rzeczywiście mieliśmy bardzo duże obawy, że trud, który podjęło 17 samorządów, które w 2008 roku podjęło inicjatywę wspólnego zagospodarowywania odpadów, które zdecydowały się asygnować na wykupienie udziałów w spółce ZGO blisko 30 milionów złotych środków publicznych. Jeżeli zakład gospodarki wybudował najnowocześniejszą w Polsce instalację spełniającą wszystkie normy unijne, także za pieniądze dotacyjne unijne, które też mają charakter środków publicznych. Mało tego, uzyskaliśmy preferencyjną pożyczkę z Narodowego Funduszu w wysokości 13 milionów, która też jest zaliczana do środków publicznych, czyli blisko 150 milionów środków publicznych zostało w minionych latach wydatkowane na zbudowanie najnowocześniejszego zakładu. I w tej chwili ktoś podejmuje niezrozumiałe działania, ażeby jakby uniemożliwić prawidłowe funkcjonowanie tego zakładu, ograniczyć jego możliwości działania, zlikwidować de facto jedną zmianę, jakby doprowadzić do tego, że jakby powiedzieć w tej chwili, w momencie, gdy trafiają wszystkie odpady z całego regionu na nasz zakład, a w przyszłości miałaby tylko część z tych odpadów trafiać, no wiadomo, że koszty tego zakładu by musiały być alokowane na mniejszą ilość odpadów, co by spowodowało podwyżkę. Mamy najnowocześniejszy zakład, tak jak powiedziałem, udaje nam się jakby produkować biogaz, który następnie jest zamieniany na energię elektryczną i cieplną. To są już jakby powiedzieć najnowocześniejsze w kraju rozwiązania. To nie są tylko rozwiązania krajowe, to są także rozwiązania unijne. Z drugiej strony widzimy, jak sektor prywatny podchodzi do zagospodarowania odpadów. Nieraz jest tak, że nie jest najważniejszą rzeczą dbałość o ekologię, nie jest najważniejszą rzeczą robienie tego według wszelkich bardzo rygorystycznych norm unijnych, bo to niestety, ale wymaga olbrzymich nakładów, olbrzymich, jakby powiedzieć, też kosztów po stronie jakby prowadzących taki zakład i obawiamy się, że ktoś może robić to w sposób, który nie będzie gwarantował tak wysokiej jakości ochrony środowiska. Szczególnie, że samorządy są też, jakby powiedzieć, w najbliższych latach stawiane przed bardzo trudnymi wyzwaniami, bo zmieniają się wymagania, jeżeli chodzi o selektywną zbiórkę, osiągnięcie pewnych norm zagospodarowania odpadów. I bez, bym powiedział, bardzo dobrych, nowoczesnych instalacji jest to niemożliwe. Też nie rozumiemy postępowania zarządu wojewódzkiego w momencie, gdy ministerstwo twierdzi, że w Polsce jest wystarczająca ilość regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów i nie ma potrzeby tworzenia dalszych. Więc widzimy tutaj pewnego rodzaju nielogiczność. Cieszymy się, że tematami też zainteresowali się po naszych interwencjach, pismach, spotkaniach poszczególni radni, między innymi radny z ziemi jarocińskiej, pan Jan Grzesiek, złożył na ostatniej sesji interpelację w tej sprawie, też domagając się wyjaśnień, co leży u podstaw tworzenia właściwie niepotrzebnej dodatkowej instalacji. Te informacje dotarły w tej chwili do wszystkich radnych. Myślę, że będziemy podejmowali kolejne działania, żeby wszystkim uświadomić brak celowości i, bym powiedział, zagrożenia takiego nieodpowiedzialnego postępowania odnośnie nowych planów gospodarki odpadami. Na koniec powiem, że dla nas jest to o tyle przykre, że samorządy wzięły się za problem odpadowy także dlatego, że od 2003 roku wszystkie kolejne plany wojewódzkie wskazywały bardzo jasno, że w naszym regionie ma być tylko jedna instalacja. Chcąc zoptymalizować tą instalację, właśnie samorządy uznały, że chcą ją prowadzić sami.
bo samorządowa instalacja nie jest nastawiona na generowanie zysku. Natomiast no niestety instalacje prywatne mają troszeczkę inny cel. Dla nich głównym elementem jest generowanie zysku z działalności odpadowej, a musi to dotyczyć cen, musi to dotyczyć mieszkańców. Panie wiceburmistrzu, a czy gmina Jarocin może dużo stracić, jeśli powstanie ten zakład w Pławcach, ta instalacja? Nie mówimy o tym, czy gmina straci. Myślę, że tutaj stracą wszystkie samorządy z terenu regionu szóstego, wszyscy mieszkańcy zamieszkujący te 18 gmin regionu, bo tak jak powiedziałem, no jeżeli będzie trzeba utrzymać koszty dwóch instalacji z taką samą ilością odpadów, no to wiadomo, że jakby powiedzieć, te koszty muszą wzrosnąć. My nie widzimy potrzeby, bo ten zakład w tej chwili przerabia wszystkie odpady od marca, jest jedynym RIPOK-iem i wszystkie odpady muszą trafiać do Witaszyczek i trafiają. W związku z tym mamy dobrze działający zakład, który ma zdolność przerabiania całego strumienia, no więc nie ma fizycznej potrzeby tworzenia drugiego zakładu. Mało tego, nawet na wypadek jakiejś awarii istniejące plany już przewidują sytuację, że instalacjami zastępczymi dla Jarocina jest instalacja w regionie 10 w Orlimstawie czy w okolicach Leszna w Trzebani w regionie 5. Także dla tych instalacji z kolei Jarocin jest instalacją zastępczą. Czyli my mamy dobrze rozwiązane kwestie także zastępowalności tych instalacji, dlatego nie widzimy potrzeby tworzenia kolejnego RIPOK-u. Panie wiceburmistrzu, mówił pan, że mogą stracić mieszkańcy. Mieszkańcy mogą też stracić pieniądze z portfela? Możecie podnieść opłatę za śmieci w górę? To znaczy, jeżeli wzrosną koszty na zakładzie zagospodarowania odpadów, a jak będzie mniej odpadów, wiadomo, że te koszty by musiały wzrosnąć, no to koszt zagospodarowania odpadów jest jednym z kosztów, które wchodzą w tak zwaną opłatę odpadową, którą płacą wszyscy mieszkańcy, wszystkie firmy z naszego tutaj terenu. I to dotyczy nie tylko gminy Jarocin, ale dotyczy wszystkich gmin i wszystkich mieszkańców, tak jak powiedziałem, że jeżeli na zagospodarowaniu ceny wzrastają, to musi to dotyczyć wszystkich mieszkańców. Nas to o tyle boli i niepokoi, że w tej chwili, jak patrzymy na ceny w różnych regionach w Wielkopolsce, to cena w Jarocinie należy do jednej z najniższych cen w Wielkopolsce. Porównujemy się także do regionów na Dolnym Śląsku, bo to jest stosunkowo też tu blisko. I tamte ceny są jeszcze wyższe. Zaczynają się od ponad 300 zł za tonę. Przypomnę, że u nas ta cena wynosi 235 zł. Więc widzimy, że nieodpowiedzialna polityka może doprowadzić do wzrostu tych cen. My robimy wszystko, ażeby to była nadal jedna z najniższych cen w Wielkopolsce. To tą informacją zakończmy dzisiejszy program. Moimi i Państwa gośćmi byli pan Witosław Gibasiewicz, zastępca burmistrza Jarocina. Dziękuję Państwu. I pan Michał Manowski, członek zarządu gospodarki odpadami w Jarocinie. Dziękuję bardzo. Ja też dziękuję bardzo. Kamil Wachos, zapraszam na kolejny program samorządowy Jarocin, który na antenie Radia LK w każdy czwartek o 11.30. Samorządowy Jarocin. Audycja finansowana przez Urząd Miasta w Jarocinie. Audycja jest nadawana w każdy czwartek o 11.30 na antenie Radia LK Jarocin 101,8 FM.